Wielka wylewka w 4Fun TV, prowadzę w wielkiej wylewce z Natalią Schroeder, która prawdopodobnie mnie już nie znosi, ma wzrok taki, jakby chciała mnie zabić. Widzisz? Aha. Coś szczypie w oko? Troszkę. A chcesz papieru? Może trochę? Poproszę papier na plan. Wiesz co, my zatrudniamy tutaj takiego specjalnego fachowca, który on ma na nazwisko papier. O Jezu, ile tego dostałam. Słuchaj, jakie najgłupsze pytanie zostało ci zadane przez dziennikarza? Najgłupsze? Takie najdziwniejsze, może nie najgłupsze. Tak, nie chciałabym najgłupsze. Tak, no okej, okay, dobra, nie takie najdziwniejsze. O, co cię... Nie zapytano mnie kiedyś, co uważam na temat teledysku... Seks masterki. What? What? Wiesz, co ktoś jest? Nie. Ja też nie wiedziałam. Powiedziałam coś typu, że jakby nie do końca znam, nie do końca słucham, no. Nie do końca wiem, o co chodzi. Natomiast jeżeli ktoś odnosi sukces, spełnia się w tym. Ure, i... to takie wyuczone. Stary, serio ci powiem, no. Jeżeli ktoś jest prawdziwy w tym, co robi. I jeżeli jemu to sprawia przyjemność. I znajduje swoje grono publiczności, ludzi, którzy są entuzjastami tego, co on robi, no to kurde, niech sobie robi. No dobra, jesteś gotowa do kolejnej rundy? Bardzo, no bardzo chcę cię już oblać tym. 3, 4. Ja! Ja widzę, ile ci to przyjemności sprawi. Ty jesteś równy. Mamy remis 2-2. Moją gościową jest Natalia Schroeder. Natalia, czy brałaś kiedykolwiek udział w durniejszym konkursie? Ale cieszę się, że to ty zrobiłeś, mój drogi, naprawdę. Zapamiętam to do końca życia. Słuchaj, tak a propos durno, to co dziwnego robią ludzie na twoich koncertach? Zdarzyło mi się, że dostałam na przykład szczotkę do kibla, taką kibelkową do toalety, znaczy się, jak chciałam powiedzieć. Szczotkę, to oczywiście, kibel wycinamy, kibel. Kibel, nie ma. Ale sobie pięknie zakończono w ogóle takim mikrofonem. I on normalnie stoi, u mnie wiesz. Naprawdę? Wiadomo, że kobiety nie robią takich rzeczy, więc ona stoi nieużywana. Nie. Ktoś przyszedł, powiedział, proszę, Natalka. No, po koncercie. Dzień dobry, oto szczotka do kibla. Zastanawiałem się 2 tygodnie, co mogę ci sprezentować i stwierdziłem, że szczotka będzie jej najlepszym pomysłem. No to uważaj. 3, 4. Mogę ci tę koszulę ten? Nie, ja dzisiaj jeszcze jadę do roboty, więc jakbyś mogła, to co tylko kaszkiet. Oto jestem. Dobra, przepraszam cię bardzo. Proszę. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo. Daj mi ten papier, szogunie. Prowadzisz 3-2. Ale teraz pachnie... Pomidorkami? Spaghetti. Spaghetti? Tylko jeszcze mięsko mielone dowichało. No tutaj masz mięsko. Niemiecka ciasteczko.